Jestem na placu budowy ścieżki na Stawę, Tredrom Biała Podlaska. Realizuję to przedsięwzięcie. To, co Państwo widzą, to końcówka w tym momencie. Miejsca, do którego w tym momencie doszły ekipy budowlane. Ta trasa będzie jeszcze dalej wprost pociągnięta na plażę. Powstanie taka plaża, ale to gdzieś tam w tamtym rejonie. Natomiast jestem tutaj dlatego, że ciekawiło mnie to, jak chłopaki z Tredromu tymczasowo poradzili sobie z przeprawą przez Klukówkę, ponieważ jestem na lewym brzegu rzeki. Tam w tle obwodnica i parkingi, które już pokazywaliśmy, prezentowaliśmy. Te słynne parkingi z kamieni polnych. Za moment postaram się je też pokazać. Natomiast w tym momencie chciałbym... To przeprawa tymczasowa. Niech Państwo się nie boją, nie będzie to tak wyglądało. Czekamy na, o tu jest pokazane, na mostek, kładkę z prawdziwego zdarzenia. Ona się tutaj pojawi i to będzie kładka piesza rowerowa. Natomiast Klukówka sobie spokojnie płynie tymczasowo dla potrzeb przejazdu samochodów ciężkich z materiałem na plac budowy i z wywożonym materiałem z placu budowy. Cztery rury przepustowe, spora średnica. Więc tutaj w tym momencie jestem na środku rzeki. Woda sobie spokojnie płynie, rybki też. Także tak to chłopaki rozwiązali. Tredrom Biała Podlaska. Prace trwają. Tu gdzie te paliki i tu gdzie ta końcówka maty i tej podbudowy, to tędy ma iść kładka. I tutaj ta kładka powstanie. Natomiast to, co Państwo widzą po lewej stronie, czyli ta droga tymczasowa, zostanie oczywiście uprzątnięta. Tu nie będzie po tym śladu. Natomiast tutaj w kierunku na obwodnicę prace trwają. Parkingi są praktycznie ukończone. Tutaj jeszcze jakaś końcówka. Podbudowa. Krawężniki. Wyprowadzone okablowanie do lamp. Tu też pojawi się jeszcze, oczywiście w późniejszej fazie, mała architektura, czyli ławki, kosze na śmieci, tablice edukacyjne. Przypomnę, Tredrom Biała Podlaska. Tu miejsce na nawrotkę. Tak to będzie wyglądało. O tutaj. Więc tutaj nie pojedziemy w moim kierunku na kładkę. No i to, o czym mówiłem, czyli parkingi z kamieni polnych. Napracowały się ekipy, ale wygląda to znakomicie. Oczywiście to nie jest takie proste i to wymagało i czasu, i ułożenia. Aczkolwiek tak będą wyglądały parkingi na Stawach, więc będzie można tutaj spokojnie samochodem dojechać i ruszyć przez ścieżkę rowerowo-pieszą, przez kładkę na Klukówce, na plażę. Tam dużo jeszcze ciekawych rzeczy się pojawi. Będziemy o tym informowali, dlatego że w projekcie jest kilka fajnych atrybutów przeznaczonych tylko i wyłącznie pod tą ścieżkę rowerową, czyli ścieżkę na Stawy. Ale o tym już w kolejnym materiale i może na bieżąco, jak będą się pojawiać poszczególne elementy tej ścieżki rowerowej. Także zapraszamy.